Każdy z uczestników, który pojawił się na mecie usytuowanej przy Stadionie Olimpijskim z mapą opieczętowaną we wszystkich punktach kontrolnych, otrzymał pamiątkowy medal, oczywiście z wizerunkiem wrocławskich krasnali. Cieszymy się, iż Wrocław już po raz drugi we Wrocławiu cieszy się niezmiennie wielką popularnością. Cieszymy się, bo to spacer jest dla wszystkich, przede wszystkim dla rodzin. Wiele osób pierwszy raz zobaczyło miejsca, które codziennie mijają w drodze do pracy, do szkoły i to nas bardzo cieszy. W odróżnieniu od biegu maratońskiego czas ukończenia w tym wypadku wycieczki ani wybrana trasa nie miały absolutnie znaczenia. Liczyło się jedynie zwiedzanie Wrocławia, poznawanie historii wybranych obiektów i rekreacja. Spacerowicze samodzielnie wybierali miejsce startu oraz kolejność odwiedzania punktów kontrolnych. Do miasta przyjechało sporo osób, by wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Proporcja jest trochę inna niż w zeszłym roku. W tamtym roku było 80% ludzi z Wrocławia, 20% spoza. W tym roku mamy już lekkie drgnięcie, ale mamy 70% wszystkich spacerowiczów to ludzie mieszkańcy Wrocławia, natomiast 30% to goście spoza Wrocławia. Uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia wnętrz obiektów z przewodnikiem, także niedostępnych na co dzień, jak na przykład krypt kościoła Świętej Trójcy Ojców Bonifratrów. Co ciekawe, na trasie można było spotkać bardzo dużo młodych ludzi. Nie tylko osoby starsze, nie tylko seniorzy, ale całe rodziny. Ten program jest tak naprawdę, cała siła tego programu polega i tego spotkania polega na tym, że łączymy pokolenia tu we Wrocławiu. No i chcemy, ażeby tak było. Zastanawiamy się, jak razem z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w następnym roku jeszcze bardziej zaprosić szkoły do współdziałania. Podczas tegorocznej edycji zaproponowano dwie trasy. Jedną muzealną, drugą obejmującą wrocławskie kościoły i świątynie. Dyrektor pojawił się na trasach także ze swoimi najbliższymi. W tym roku przyszedłem obydwie trasy. Z jednej strony zawodowo, ale z drugiej strony z ciekawości. Jako historyk przechodziłem te wszystkie, większość tych miejsc jeszcze za czasów studiów. Natomiast muszę się przyznać, że pierwszy raz w życiu byłem na wieży matematycznej nad Aulą Leopoldiną mojego macierzystego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wynik stamtąd mnie powalił i bardzo się cieszę, iż nawet mnie, którym wydaje się, że dobrze zna Wrocław, są jednak pewne miejsca, których jeszcze nie zobaczyłem, które odkrywam na nowo, a niektóre, które poznaję pierwszy raz. Co roku organizatorzy będą oferować inne zestawienie ciekawych miejsc, by każdy mógł na nowo odkrywać Wrocław po swojemu. W następnym roku też przewidujemy dwie trasy. Nie chcemy jakby rozbudowywać następnej, natomiast chcemy wprowadzić zupełnie nowe miejsca. Miejsca, które do tej pory praktycznie były tylko we Wrocławiu znane małej grupce ludzi, a więc chcemy wprowadzić takie miejsca, które naprawdę, ale to naprawdę bardzo mało ludzi wie we Wrocławiu, że istnieje. Kolejna edycja Wrocław Marathon odbędzie się już we wrześniu 2020 roku, zgodnie z dotychczasowym zwyczajem w przeddzień Wrocław Maratonu.